A ty jak się przygotowujesz, ty jaki masz styl? Obserwujesz i bierzesz to z zewnątrz? Gdzieś wyłapujesz tę postać i zapożyczasz? Wiesz co, to jest bardzo różnie. Przygotowując się do Furiozy i też sama bardzo na to jakby naciskałam, żeby to zrobić, przez to, że też jakby to była zupełnie inna postać, jaką grałam do tej pory. Ja miałam oprócz tych prób z reżyserem i tych treningów, miałam zajęcia z choreografem ruchu, ale absolutnie tego nie można mylić z tym, że choreograf to on taniec układa i komponuje, a tylko to były niesamowicie, dla mnie, ja się zastanawiam, dlaczego tego nie ma w szkołach, bo jak się później dowiedziałam, wszędzie na Zachodzie aktorzy, przygotowując się do tych większych produkcji ważnych, mają takiego choreografa ruchu, który szuka, wspólnie się szuka jakby ruchu, wyrazu, środków wyrazu dla postaci. Mm-hmm. To jest i mega. To było też, oprócz tego miałam no, przez kilka tygodni, kilka razy w tygodniu takie właśnie zajęcia z choreografem. I to jest wtedy bardzo pomocne, bardzo, bardzo. Ale jak to wygląda, że ten człowiek z tobą siada i ci proponuje, czy razem tego szukacie, czy on w ogóle, wiesz, po prostu jest jak taki atlas ruchów i przynosi... Nie, to nie było tak. Najpierw też ta dziewczyna przeczytała scenariusz. Scenariusz, i zaczęłyśmy szukać zwierzęcia, które jest najbliższe postaci dzikiej. I ja w pewnym momencie zrozumiałam, że to jest jaszczurka. Wow. Że to jest jaszczurka, że to jest taka, takie jakby jest bliska jej ta jaszczurka przez to, że ona jest taka wyczulona na wszystko, co wokół się dzieje. Jest albo taka powolna się zatrzymuje, albo jest bardzo szybka. Bardzo mało śpi. I jest taka cały czas na takim, bo ja sobie też bardzo dużo oglądałam filmików, wspólnie oglądałyśmy na temat jaszczurek takich z National Geographic, że to jest taka na cały czas takim podwyższonym po prostu biciu serca i pulsie. I później to wyglądało w ten sposób, że najpierw jeden do jednego przez kilka tygodni, znaczy tygodni to może przesadzam, ale tych zajęć, odtwarzałam jaszczurkę taką jeden do jednego, co było strasznie trudne fizycznie, no bo wiadomo, jaszczurka jest tak. No. I jakby, wiesz, spędzałam kilkadziesiąt minut zajęć w takiej pozycji, tak trzymając się na rękach i te nogi z tyłu trzymając. I później wyglądało to tak, że zdejmowałyśmy te rzeczy, które są takie typowe właśnie dla tej jaszczurki, a zostawało to właśnie to takie przyspieszone bicie serca, to przyspieszenie, zwolnienie i takie wyostrzenie zmysłów na to wszystko, co dzieje się wokół. Okay. No to mi bardzo pomogło. Mieliśmy kilka miesięcy treningów, żeby się fizycznie przygotować. Mieliśmy treningi takie i cardio, i siłowe, i sztuki walki. No i równolegle mieliśmy próby takie aktorskie z reżyserem. I to w sumie trwało ponad 3 miesiące wszystko. Czy to nie był jakiś hardcore? Ja widziałam twoje zdjęcia na Instagramie, twoje ciało. Ale to jest, wiesz co, no to jest tak, że jak przychodzi taka szansa, że można się tak przygotować, no to jest niesamowita rzecz dla aktora, przynajmniej dla mnie. No bo o wiele bardziej stajesz się tą postacią, no i to tak. Ścięcie włosów. Jak w ogóle wyglądał ten moment? To się dzieje jakoś w filmie? Nie sądzę, to już pewnie jesteś tą postacią. Nie, to się nie dzieje, wiesz co, na początku właśnie to było tak, że jak kiedy rozmawiałam z Cyprianem, on mówił, że fajnie by było te włosy ściąć i że pewnie je będziemy ścinać, bo no to jest dziewczyna, która jakby jest w policji, ona nie ma czasu, żeby się czesać, stawia na wygodę, więc jakby obstawał na początku Cyprian przy tym ścięciu włosów, natomiast już jak byliśmy tak naprawdę pod koniec gotowania, już byłam i fizycznie przygotowana i ta rzeźba była zrobiona do walk, przygotowana i mieliśmy próbę charakteryzacji i kostiumów i przyszły próby kamerowe, zaczęliśmy robić. I po tych próbach kamerowych Cyprian do mnie zadzwonił i mówi, wiesz co, nie musimy ścinać tych włosów.
bo jakby już wszystko zrobiliśmy i tam jest ta postać. Więc i mówi tak, a nie chciałbym, żebyś jakaś brzydka się nagle zrobiła, bo ona jest taka właśnie naturalna, ale żeby nie ten. No i ty powiedziałaś, że ścinamy. Ja powiedziałam, że chcę, nie, mówię, nie, hola, nie tak się umawialiśmy, ścinamy te włosy. O, jeszcze sobie tu zerknęłam w notatki, zapomniałam powiedzieć, że pan Asiuk też powiedział, że Weronika ma w sobie taką dresiarę, więc ja się zaczęłam śmiać, no idealny cytat, żeby Weronice powtórzyć, więc od razu Mateusz powiedział, no ale wiesz, w takim sensie, że ona też ma klasę, ale ma tę dresiarę w sobie. Wiesz co, ja miałam, myślę, że mogę o tym już powiedzieć, bo to było chyba 2 czy 3 lata temu. Słuchaj, ja miałam kiedyś straszną awanturę z Mateuszem w trakcie, i to było właśnie przed premierą w teatrze. No a przed premierą, no to się da odczuwać, jak już na próbach, ten stres wszystkich. Mhm. I on mnie tak zdenerwował, że ja myślałam, że ja go tam rozniosę. Po prostu stałam, wrzeszczałam na niego i z takiej bezsilności, bo wiesz, bo człowiek krzyczy, jak już siły nie ma tak naprawdę. No. I on się to mnie przestraszył wtedy strasznie. Ja go potem tam po kilku dniach oczywiście przeprosiłam, że nie powinnam była krzyczeć i tak dalej. I on mi potem mówił, że on nawet mówił Cyprianowi, no zaproś ją, my się kiedyś tak pokłóciliśmy, ja się tak jej bałem, ona jest tak groźna. Ale on mi to potem kilkukrotnie powtarzał, że on się trochę wystraszył mnie wtedy. Kurczę. No ale to jest, wiesz, ten taki perfekcjonizm, że chciałam, żeby było jak najlepiej dla spektaklu, dla wszystkich, i czymś mnie tam wybił. No mam dresiarę, tak, mam dresiarę. Mam trochę dresiary w sobie, no. Słuchaj, a tak swoją drogą, czy to jest dobre, jakby w takich emocjach wchodzicie na scenę i to w momencie premiery? To może być to było, dobre? Wiesz co, to było na próbach. To było na próbach już tam blisko tej premiery, ale tak jak mówię, to jeszcze nie była sama premiera, ale ja tam po dwóch, trzech dniach podeszłam do niego, nawet ja to na głos przy całym zespole go przeprosiłam. I on mnie wtedy zignorował w ogóle. No jeszcze straszniejsze było. Ale ja już mówię, dobra, młody, niech mu będzie. Mateusz, wiesz, że cię uwielbiam. Weronika, ale to właśnie, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie teatralnym, to jeszcze podobno ty się tak cudownie gotujesz na scenie. Tak. Ale to nie jest, to jest tak nieprofesjonalne akurat. No, natomiast są takie sytuacje. No mam tak, szczególnie Mateusz mnie bardzo... I to jest tak, że właśnie z tymi kolegami w teatrze, oni widzą, że ja mam tendencję i oni wtedy jeszcze mi na złość robią. Jak ty się odpaliłaś przy tym temacie cudownie. No, mów. Ale co ci robią, Weroniczko? No i psikusy mi różne robią. Ale właśnie ja bym bardzo chciała wiedzieć, na czym to polega, wiesz, bo my tylko widzimy te plecy, nie? Albo ja jakieś wiem. Takie... I co tam się dzieje tak naprawdę? Pamiętasz, czy to się potem nie pamięta? Wiesz co, no to jest jakby tak naprawdę jest tego tyle było i każdy spektakl jest... No w każdym spektaklu coś tam się dzieje i to zazwyczaj właśnie tak trzeba zrobić, żeby widz tego nie widział, co ten aktor robi drugiemu aktorowi, tylko ten aktor widzi. Możemy powiedzieć o nowych rzeczach, jakbyś chciała na przykład. A jakich nowych rzeczach? Oczywiście, bardzo chętnie. Dwie nowe rzeczy to są. Pierwsza rzecz, tytułu jeszcze nie zdradzę, natomiast... No super się zaczyna. No, jest to komedia romantyczna, ale tym razem Bartka Prokopowicza. O. Natomiast tym razem będę w zupełnie innej jakby odsłonie niż dotychczas jakby w tych komediach, w których grałam, a mianowicie będę prawie taką zupełnie normalną dziewczyną z sąsiedztwa. Czyli te słynne tenisówki wymarzone. Tak, mam nadzieję, że jeżeli nie tenisówki, to coś podobnego. Na pewno to nie będą szpilki. Możesz zdradzić, kto ci będzie partnerował, czy to jeszcze za wcześnie? Michał Żurawski, Marysia Pakulnis, pan Stelmaszyk, Tomek Karolak. No kurczę, nie, no po prostu Karolak. I jak mówisz Tomek Karolak, to od razu widzę tę scenę, jak on jest w tym dresie i ty mówisz, że nie tak. Idziecie na napad na kantor.
Tak. No tym razem będzie moim szefem. Tym razem będzie moim szefem. No ale myślę, że to równie będzie inna, ale równie ciekawa relacja. Dosyć dużo prób mamy, jest bardzo fajny scenariusz i no i się dobrze to zapowiada. No to się w ogóle, to jest jakiś taki obiecujący zestaw aktorski. Wiesz, w ogóle Michał Żurawski w komedii romantycznej, nie przypominam sobie, żeby on, nie? To tak. Mógł być bardzo ciekawe. Tak. A to rozumiem, że był jakiś taki casting, na którym wy się musieliście razem też z chemią zgodzić. Tak. Tak, tak, byliśmy sprawdzani na różne sposoby, w różnych konfiguracjach i no Michał jest świetnym aktorem, także no super, że tutaj się zgodził zagrać w tym filmie. Się bardzo cieszę, że będę mogła z nim grać, bo kiedyś się zetknęliśmy bardzo dawno temu na planie, ale to jakieś takie było epizodyczne. A tutaj jednak będziemy tą główną osią i parą w tym filmie. Super. Czy ty, bo powiedziałaś w liczbie mnogiej o nowych rzeczach, no ja myślę, że jedna rzecz to już jest dużo. Czy jest coś jeszcze, o czym chcesz opowiedzieć? Tak, a potem wchodzę na plan Konrada Aksynowicza Legoland. Za debiut to będę uważać ten film swój, bo to będzie mój pierwszy tego rodzaju dramat w kinie. Wow, no to gratuluję. Bardzo się cieszę, gram... z Maćkiem, Maciek Sztur gra tam główną rolę, ja gram rolę jego żony. No bardzo na to czekam i się cieszę. Czemu to ma tytuł Legoland? To jest historia, tak naprawdę życia biograficzna reżysera. Aha, okej. Okay. A i to jest jego bardzo osobista opowieść o swoim dzieciństwie, o jego życiu, o jego rodzicach, ale Goland, bo kiedyś takim największym, myślę, marzeniem dzieci z lat 80. to dziś był Pewek z klocki Lego. No to wiesz, jakie mi się teraz pytanie nasuwa? Okej, okay, byłaś na castingu, tak? Czy tutaj? No. Nie byłam. Byłam na spotkaniach z reżyserem, castingu jako takiego nie było. Były spotkania. To poczułaś, jak przeczytałaś scenariusz? Słuchaj, ja po przeczytaniu tego scenariusza, zanim zadzwoniłam, kiedy mi wysłano jakby z propozycją i przeczytałam to, to ja potrzebowałam, nie wiem, z 2 godziny siedziałam naprawdę i musiałam się uspokoić, zanim zadzwoniłam do moich agentek, że to jest tak super. W sensie super w tym znaczeniu nie, że super fajnie i śmiesznie, tylko jest to niesamowicie mocna rzecz, ale no strasznie smutna, strasznie dramatyczna. Tam jest chłopiec, ja gram jego mamę, więc gdzieś jakby czytając, wiesz, no miałam to porównanie do mojego życia, do mojego synka i co taki chłopiec przeszedł w tym życiu. Że ten scenariusz absolutnie mną wstrząsnął. Kiedy wchodzicie na plan? Koniec sierpnia. No i ty masz wątpliwości, jak odpowiedzieć na moje pytanie, czy jesteś we wspaniałym momencie swojej kariery? No ja się bardzo... No tak, dobra, jest. Ale wiesz, jak to jest, że przyszły te propozycje, się strasznie cieszę, że mogę, bardzo się cieszę, że mogę wejść na plany zupełnie innego rodzaju filmów i z takimi partnerami grać, chociaż ja zawsze miałam tak naprawdę szczęście do partnerów akurat filmowych. Ja specjalnie nic nie mówiłam, żeby właśnie nic, nie, jakiegoś, wiesz, nie podbijać tutaj. Sama zrobiłaś pauzę. Ja zaczynam kumać, o co chodzi z tym twoim gotowaniem się, naprawdę. No, no. Natomiast, wiesz, dopóki ja tego nie zrealizuję, wszystkiego, no to jeszcze się nie będę cieszyć. Znaczy się cieszę się, że to przyszło, ale jakby będę mogła cokolwiek powiedzieć, jak już będą te rzeczy skończone. Ja po prostu tak na finał powiem, że bardzo się cieszę, że dostałaś te propozycje. Intuicja mi mówiła, że tak, że dzieje się coś, że ta Furioza jest takim światłem, które
że to nie furioza zmienia bieg twojej kariery, ona już jest tą zmianą, ale to się zaczęło wcześniej. Mm-hmm. Trochę ty to potwierdziłaś tak. w tej rozmowie i strasznie mm-hmm. się cieszę, że faktycznie tak jest. Także po prostu mocno trzymam za ciebie kciuki w moim imieniu, w imieniu widzów Multikina. Ja tobie bardzo dziękuję i chciałam powiedzieć, że zawsze mi się tak dobrze z tobą rozmawia i zawsze jesteś tak przygotowana, jak ja się staram być przygotowana, jak wchodzę na plan. Jezu, dziękuję. Ja tak cenię, jak ktoś się przygotuje. Mam to samo, lubię być przygotowana. Bardzo ci dziękuję, naprawdę. To ja dziękuję.